Ręcznie robione opowieści to kolejna część projektu opowieści Świat jest bardziej skomplikowany niż nasze prawdy o nim, realizowanego przez Muzeum Mazowieckie w Płocku w współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej w norweskim Hamar. Wystawę prezentujemy od 10 sierpnia. Z tej okazji przyjechała do nas grupa pracowników tego Centrum Sztuki Współczesnej właśnie z Hamar, Kunstbanken i reprezentacja artystów. Szanowny Panie Prezydencie, Panie Dyrektorze, Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, siare, ale sona. Wystawa Ręcznie robione opowieści jest wspaniałym przykładem współpracy polsko-norweskiej. Jest to jeden z ponad 50 projektów w obszarze kultury, które zostały zrealizowane dzięki trzeciej edycji Funduszy Norweskich IOW. Dziękuję. Tusen dank. My name is Kurt Ole Lind. I represent the county administration in a big county in Norway, where I administer art and culture. Kunstbanken is a center for contemporary art that was founded by the county that I represent, and we also sponsor them. And they work with contemporary art, with artists in the region, and support the artists, and they also make exhibitions that they exhibit in their own locations, but they also tour them around in our big county. This project, it's part of a bigger project. And we took the name Stories and we supplied handmade stories because the art is made by hand. And this is unique art, so the artists just make one piece. The artists are established artists in Norway, and but they live in the county where Kunstbanken is, so we are very proud of them because they are well renowned all over Norway and even abroad. I've never exhibited in Poland before, and to come to this museum is a very, very nice experience. The room, the people, the staff, it's all just perfect. It's a very good place to exhibit. Some of the sculptures are very fresh. I mean, they came out of the kiln 2 weeks ago. You know, some of the works are 10 years old. So it's a span of about 10 years of experimental, expressive work. Przed nami kolejne wyzwania, zarówno w Norwegii, jak jeszcze w Polsce. Jesteśmy w połowie działań, które zaprojektowaliśmy. Coraz więcej ludzi z Płocka jest zainteresowanych naszą propozycją, coraz więcej ludzi przychodzi, co naprawdę jest dla nas ważne. Artyści byli z nami, których prace możemy oglądać na tej niesamowitej wystawie, ale kilkoro przyjechało. Wraz z naszymi gośćmi norweskimi, z pracownikami Centrum Sztuki mieszkali przez kilka dni w Płocku. To były naprawdę dla nas wyjątkowe dni. Wszyscy się bardzo cieszyliśmy, że nawiązaliśmy nowe znajomości, przyjaźnie. Nasi goście zwiedzali miasto, byli nim zachwyceni, byli w katedrze. Byli bardzo zainteresowani w ogóle dawną historią Płocka. Byliśmy na spotkaniu w Urzędzie Miasta. Artystów przyjmował wiceprezydent Płocka Roman Świątkowski. Okazało się, że uczestnicy spotkania w ratuszu mają sporo wspólnych tematów. Takim jednym z tych tematów była piłka ręczna, ulubiona w Polsce, szczególnie w Płocku i w Norwegii. Oczywiście głównym tematem była sztuka. And this art exhibition that will open later, art transcend and communicate between people, between countries. And it's a way of freedom of expression, which is really important in these days. And I'm hopeful that this is a start of future cooperation, and I want to congratulate Kunstbanken and the museum here in Płock for the great cooperation, and we're looking forward to the opening later today. Thank you.
Goście nas zaskoczyli, ponieważ wielbiciele sztuki przybyli tak licznie, że naprawdę trudno się było przecisnąć między tymi wszystkimi eksponatami. Dzisiaj mieliśmy reprezentantów Urzędu Marszałkowskiego, Ambasady Norweskiej, właśnie przedstawicieli Kunstbanken. Wernisaż uświetniły też te prezentacje artystów, którzy tutaj przyjechali z Norwegii. Opowiadali o swojej pracy z tkaninami, o swojej pracy z ceramiką. Wszystko to było dla nich bardzo interesujące. Teraz będziemy czekali na kolejne odsłony naszego projektu. Niebawem właśnie w Hamar odbędzie się festiwal sztuki performatywnej, bardzo podobny do tego, który miał tutaj miejsce w Płocku, również w ramach projektu opowieści, a jesienią w tym dokładnie miejscu, gdzie teraz mamy wystawę Ręcznie robione opowieści, będziemy prezentować wystawę multimedialną opowiadającą o sztuce Franciszki i Stefana Temelsonów, którzy są duchowymi patronami naszego projektu.